Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, kilkanaście dni temu zwróciliśmy się do Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o wyjaśnienie konferencji Platformy Obywatelskiej całego projektu Polska w budowie, który był takim w naszym przekonaniu swoistym falstartem, gdzie Platforma Obywatelska zorganizowała konferencję, przedstawiła swój projekt, ogłosiła, że finansuje go ze środków Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. W komitetu tego, jak Państwo wiecie, nie było i wczoraj otrzymaliśmy pismo Państwowej Komisji Wyborczej jako Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj ono zostało przekazane również Polskiej Agencji Prasowej i o tym bardzo proszę jeden z liderów SLD, Ryszard Kalisz. Drodzy Państwo, ja chciałbym przedstawić stan prawny, bo zarówno w komentarzach polityków, jak i w komentarzach mediów widzę, że to wszystko nie jest do końca zrozumiałe. Jest dzień 5 sierpnia 2011 roku. Dzień wcześniej pan prezydent Bronisław Komorowski ogłosił publicznie postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy. Ale to postanowienie, żeby miało moc prawną, musi być promulgowane. Czyli w oficjalnym monitorze polskim zostało promulgowane z datą 5 sierpnia 2011 roku. Dopiero od tego momentu zaczyna biec kalendarz wyborczy. Notabene od dnia następnego, ale już zostawmy to na boku. W tym dniu, to jest 5 sierpnia, o godzinie 11:30 Platforma Obywatelska zrobiła konferencję zatytułowaną Polska w budowie. Wszyscy Państwo tę konferencję pamiętacie, gdzie jej billboardy, tablice były oznaczone Krajowy Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej. A taki w tym momencie Krajowy Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej po prostu nie istniał. Nie istniał, dlatego że, jak już Państwu powiedziałem, wybory dopiero zaczęły biec terminy od tego momentu i możliwość zgłaszania. Jak się okazało zresztą, my nie mamy dokładnej wiedzy, kiedy Krajowy Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej został zgłoszony, ale z pisma Państwowej Komisji Wyborczej, która informuje nas, że przekazała stosowne materiały do prokuratury rejonowej, można domniemywać, że na pewno ten Krajowy Komitet Wyborczy, jeżeli został złożony w piątek i zawiadomienie o jego utworzeniu Platformy Obywatelskiej, to w godzinach popołudniowych, a być może nawet w poniedziałek. Ja Państwu przeczytam odpowiednie przepisy, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy posługiwali się nowym stanem prawnym, bo to jest nowy kodeks wyborczy, jak Państwo wiecie, obowiązujący po raz pierwszy w tych wyborach. Artykuł 105, paragraf 2 kodeksu wyborczego stanowi, że agitację wyborczą można prowadzić od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o tworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, formach i miejscach określanych przepisami kodeksu. Tutaj wchodzi również ta zasada, że przyjęcie zawiadomienia o tworzeniu komitetu, w tym przypadku Krajowego Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej przez Państwową Komisję Wyborczą, można przyjąć dopiero od momentu, kiedy działa kalendarz wyborczy. Jak Państwu mówię, na pewno w tym momencie organizowania tej konferencji w piątek 11:30, 5 sierpnia jeszcze nie funkcjonował, nie rozpoczął biegu kalendarz wyborczy. I artykuł 129, paragraf 2 również kodeksu wyborczego, zabrania się pozyskiwania środków przez komitet wyborczy. Po pierwsze, przed dniem przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o tworzeniu komitetu. Czyli jeżeli były billboardy, plakaty i było to puszczane jako Krajowy Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, to przecież za coś to musiało zostać wydrukowane i przygotowane. A ten Krajowy Komitet Wyborczy jeszcze nie istniał, czyli siłą rzeczy nie mógł wydać żadnych pieniędzy.
Artykuł 129, paragraf 3, on jest jakby odpowiednikiem tego wcześniejszego, zabrania się wydatkowania środków przez komitet wyborczy przed dniem przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Czyli również, jak Państwo widzicie, mamy tutaj do czynienia. No po prostu ja nie posądzam Platformy, wiecie, o to, że jakoś celowo, że chcieli tak pokazać. Ja po prostu posądzam niestety o to, o co mam wrażenie już od kilku lat. No po prostu nieznajomość prawa. To jest partia jak ta kastracja pedofilów, nie mająca pojęcia o artykule 30 Konstytucji godności przyrodzonej każdego człowieka. To jest tak jak były te spektakularne akcje, po prostu nieznajomość prawa, tam się nikt nie znalazł, drodzy Państwo, który by powiedział, jakie są przepisy kodeksu wyborczego. Zaraz Państwo pewnie zapytacie mnie, a co za to grozi. No od razu chcę powiedzieć, że są przepisy karne na końcu kodeksu wyborczego również, jeszcze nigdy nie stosowane. Ale jak tak się zastanawiałem, który z przepisów, nie chcę podpowiadać prokuraturze, ale powiem tak już, może 506 dyspozycje wyczerpuje takie działanie, 514, jaka kara, zaraz się Państwo zapytać, kara grzywny. W tym przypadku tylko kara grzywny, albo kara grzywny do 100 tysięcy, a w przypadku innych przepisów to może być kara według kodeksu karnego trochę, a nawet sporo wyższa. Odróżnić trzeba to, o czym my mówimy, od tak zwanych kampanii informacyjnych, które mogły być wcześniej, przez cały okres funkcjonowania partii politycznej czy klubu. Te kampanie informacyjne, one funkcjonują na normalnych zasadach, tak jak w przypadku każdej osoby fizycznej, która może wydać pieniądze, żeby zapromować siebie, czy jakiej każdej innej firmy, przedsiębiorstwa. Ale, i to jest niezwykle ważne, powiedziała to Państwowa Komisja Wyborcza, że niestety nie ma przepisów, które by to jasno regulowały. I ja uważam, że w przyszłym kodeksie wyborczym to trzeba uzupełnić. Jeżeli na jakiś okres, na przykład pół roku, podmiot, który później tworzy komitet wyborczy, prowadzi kampanię informacyjną, to też tego rodzaju forma, zdaniem naszym, powinna nie mieć miejsca i powinna być dokładnie, powinna być po prostu zakazana, bo to jest takie obejście prawa. Obejście prawa, takie powiedziałem, ja nie lubię takich sytuacji, wiecie, kiedy się robi oko, łódka Bols, pamiętacie to wszystko? Nie, państwo polskie musi być demokratycznym państwem prawa, bez żadnego obchodzenia. Ja apeluję tutaj do wszystkich, którzy uczestniczą w tych wyborach, mamy wyśmienitą Państwową Komisję Wyborczą z panem prezesem Stefanem Jaworskim na czele, pan minister Kazimierz Czaplicki, to już jest historia polskich wyborów, jak wszyscy wiecie, bardzo profesjonalna. Także apeluję do wszystkich komitetów, przeczytajcie kodeks wyborczy. Nowa ustawa, świeżo opublikowana, ale ważne, że jak przystępujecie do wyborów, żeby go po prostu znać. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę, czy są z państwa strony pytania? Pan redaktor Cichy, proszę bardzo. Dobry, Mirosław Cichy, Panorama, Telewizja Polska. Taka mała dygresja, jeśli państwo polskie ma być państwem prawa, jak pan poseł powiedział, to trzeba by było zmienić cały kodeks karny, dlatego że tam jest różna dowolność interpretacji przepisów, więc żeby nie było możliwości interpretacji przepisów, trzeba by było zmienić cały kodeks karny. Panie redaktorze, z całym szacunkiem, no proszę pan, w teorii państwa i prawa jest co najmniej 17 rodzajów wykładni. Jest literalna, systemowa, autentyczna, niech pan mi wierzy. I jest różnica pomiędzy przepisem prawnym a normą prawnym. Przepis prawny to jest to, co pan ma napisane w kodeksie karnym, jak pan ładnie ujął, a norma to jest to, co powstaje w wyniku wykładni, to jest to, co właśnie obowiązuje. I po to, że Sąd Najwyższy, jest Trybunał Konstytucyjny, w swoich orzeczeniach dają wykładnie. Również każdy obywatel ma prawo dać wykładnie, ale tylko są organy takie jak sądy do uznawania, która wykładnia jest właściwa. Powiem panu jeszcze więcej, że pan nie ma racji, niestety, bo pana bardzo cenię. Są w ogóle w tej chwili przez Trybunał Konstytucyjny tak zwane, wie pan, wydawane wyroki.
gdzie Trybunał Konstytucyjny mówi, że dany przepis jest zgodny z konstytucją pod warunkiem stosowania wykładni Trybunału, a są jakieś inne dopuszczalne, ale wtedy już niezgodne z konstytucją. Także panie redaktorze, z całym szacunkiem. Ja nie jestem prawnikiem, panie pośle. No pan właśnie jest, zauważyłem. Także, ale na przykład przepis o pobiciu ze skutkiem śmiertelnym jest jakiś chyba absurdalny. No pan chyba, no, zapraszam do przyjrzenia orzecznictwa. Panie pośle, to tak na marginesie. Chciałem zapytać dzisiaj Platforma Obywatelska składa wniosek do sądu w trybie wyborczym przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i to za zdanie, które Prawo i Sprawiedliwość mówi od pewnego czasu, że nic się w Polsce nie zmieniło. Drodzy Państwo, ja nie chcę być tutaj niczyim adwokatem, bo ani PiS, ani Platforma nie do tego nie ustanowiły, ale znowu tradycyjnie powiem Państwu o prawie. W kodeksie wyborczym, podobnie jak w poprzedniej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, w przeciwieństwie do przepisu artykułu 24 kodeksu cywilnego, który dotyczy ochrony dóbr osobistych, mówimy o podaniu informacji nieprawdziwej. Informacji nieprawdziwej. Czyli tak naprawdę w trybie wyborczym można skarżyć podanie informacji nieprawdziwej. Informacja nieprawdziwa to byłaby taka przykładowo, jak już mówimy o autostradach, bo to takie popularne, że PiS by podał, że w Polsce wybudowano tylko 2 kilometry autostrad, a Platforma by powiedziała, że to nieprawda, bo 10. O, i wtedy oczywiście Platforma by wygrywała. Ale ktoś jak mówi, że coś jego zdaniem, że na przykład krótko mówiąc, ta kobieta jest piękna, a ten mężczyzna przystojny, każdy ma prawo do swojej oceny. O co tam poszło? O to, że się nic nie zmieniło. Jeden może uważać, że się zmieniło, drugi, że się nic nie zmieniło, w zależności od punktu widzenia. No. Także ja naprawdę proszę, koledzy, którzy startujecie z Platformy, naprawdę, no, zatrudnijcie jakichś dobrych adwokatów. Jeszcze jedno pytanie, Waldemar Pawlak. Ale ja jestem nie do wzięcia, bo nie wykonuję zawodu. Nie oddamy. Waldemar Pawlak gdzieś na konferencji prasowej zaproponował taki system rozjemczy dla Platformy i PiS-u w sprawie debaty. Skoro nie mogą się porozumieć co do miejsca, to proponuję, żeby przyszli do PSL-u i tam debatowali. Drodzy Państwo, pan jaka telewizja publiczna. Ja proponuję kolejną fajną rzecz i to my też proponujemy. No. Zróbmy takie debaty, słuchajcie, jedynek w Warszawie. No jest tam Władysław Kozakiewicz. Kto teraz rządzi w telewizji publicznej? PSL? Władysław, to się nie zgodzi. Telewizja publiczna jest apolityczna, panie pośle. Panie redaktorze, słyszałem co innego ostatnio. Władysław Kozakiewicz, Janusz Palikot, Paweł Poncyliusz, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, wszyscy na równych prawach i ja, Ryszard Kalisz. No, ale pytanie panowie, jest gdzie? Bo oto telewizji publicznej. Od czego jest publiczna właśnie? Od tego, żeby organizować takie debaty, panie redaktorze. To od tego jest utrzymywana przez obywateli, żeby właśnie telewizja publiczna sama z tym wyszła i zaproponowała. Misja prezesie Juliuszu Braunie. Misja to jest pokazywanie programów. A gdzie mogę najlepiej program pokazać, jak nie w debacie? Jeszcze raz proszę Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Pawła Poncyliusza, on się już godzi, Janusza Palikota z ochotą i Władysława Kozakiewicza, jak przyjedzie, żeby stanęli na utartej podłodze telewizji publicznej do debaty z Ryszardem Kaliszem. Szanowni Państwo, to ja chciałem przy tej okazji serdecznie podziękować panu posłowi Gowinowi w Krakowie i poinformować Państwa, że pierwsza przedwyborcza debata liderów w ogóle w Polsce odbędzie się w Krakowie. 13 września spotkam się na ubitej ziemi z panem posłem Jarosławem Gowinem i to będzie prawdziwe zderzenie takiej prawicy konserwatywnej z lewicą socjaldemokratyczną. To będzie prawdopodobnie pierwsza przedwyborcza debata, a już są podejmowane rozmowy mojego sztabu ze sztabem lidera, jeszcze nie mogę powiedzieć ostatecznie, bo to formalnie nie jest ogłoszone, PiS-u w Krakowie i kolejna debata odbędzie się z liderem listy PiS w Krakowie. Więc to pokazuje, że można. Jeżeli jest wola, jeżeli jest chęć debaty, jak najbardziej można stanąć na ubitej ziemi i ze sobą debatować i mam nadzieję, że to będzie poważna, merytoryczna debata. Bardzo proszę. Jeszcze w tej sprawie chciałam dopytać, bo wczoraj taki pomysł zgłosił Leszek Miller, wasza jedynka w Gdyni, aby odbyła się debata obecnego premiera plus byłych premierów, czyli właśnie Leszka Millera, Waldemara Pawlaka, Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego. Rozmawiajmy. Ale drodzy Państwo, czym więcej debat, tym lepiej. No, dlaczego musimy zrozumieć jedną rzecz, bo Donald Tusk znowu nie zna prawa.
Bo on cały czas jest przekonany, że jak startuje na pierwszym miejscu listy Platformy Obywatelskiej w Warszawie, to jest premierem. Nie, niech przeczyta kodeks wyborczy. Jest osobą fizyczną, Donaldem Tuskiem. Obywatelem. Obywatelem, Donaldem Tuskiem. Panie Donaldzie Tusk, pan startując w wyborach nie startuje jako premier, bo to jest jego pańska funkcja zupełnie z innej podstawy prawnej, tylko na równi jest ze wszystkimi. Nawet z ostatnią osobą na liście SLD, czyli Piotrem Gadzinowskim. No. Nie, bo ja to... Ale po sekundkę. W związku z tym, czym więcej debat, tym lepiej. Oczywiście. Kryteria można przyjąć wszystkie. Leszek Miller zaproponował wczoraj debatę startujących do Sejmu byłych premierów. Daj Boże szczęście. Donald Tusk i aktualnego premiera, Jarosław Kaczyński, Waldemar Pawlak, Leszek Miller. Jaka to byłaby uczta, słuchajcie, dla wyborców. Czego, Donaldzie Tusk, się boisz? Bądź zwykłym obywatelem, a nie noś głowy tak bardzo wysoko. No dobrze, a gdzie w tym wszystkim jest przewodniczący partii Grzegorz Napieralski? Bo jak, padają różne pomysły debat, no to mówił mnie, to Państwo, pan jakby zgłasza swoją osobę, Leszek Miller swoją osobę, a Grzegorz Napieralski. Ma swój porządek. Tak jak ja będę dyskutował z panem Jarosławem Gowinem, który jest twarzą i liderem de facto, z całym szacunkiem dla pana Rasia, krakowskiej Platformy Obywatelskiej. Tak samo siłą rzeczy na pewnym etapie spotka się, jeżeli oczywiście będzie taka wola ze strony pana premiera Donalda Tuska, lider SLD Grzegorz Napieralski i lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Myśmy już rękawice rzucili kilka miesięcy temu po słynnym zaproszeniu do biegania i czekamy cały czas. To jest naturalne. Niech Donald Tusk się nie boi, bo Donald Tusk wyciąga tego, odgrzewa takie demony, wyciąga starego, dobrze znanego przeciwnika Jarosława Kaczyńskiego z worka i mówi, no, to z nim się będę bił, to nim będę straszył. Nie bój się, Donaldzie, spotkaj się z Grzegorzem Napieralskim, z Waldemarem Pawlakiem, z wszystkimi innymi. Zasada jest prosta, albo wszyscy, albo nikt. To nie jest tak, niech pan, jestem tu w towarzystwie wybitnego prawnika, niech Donald Tusk przeczyta kodeks wyborczy, niech szanuje prawo. To nie jest tak, że w tych wyborach startuje Komitet Wyborczy Platformy i PiSu. Ja mam cały czas wrażenie, wiecie, że Platforma to naprawdę, słuchajcie, prowadzi propagandę sukcesu. A kto to robił? Gierek. Jest frontem jedności narodu. A kto to robił? Jak to się nazywało? Front jedności narodu. Czyli taką, wiecie, wszystkich trzeba się zgarnąć. No i jeszcze do tego, słuchajcie, arogancja władzy. Arogancja władzy Donalda Tuska, który nie chce stanąć na ubitej ziemi z Ryszardem Kaliszem. Jako jedynki i z Januszem Palikotem. I z Pawłem Poncyliuszem. I z Władysławem Kozykiewiczem. Nie wspomnę o Jarosławie Kaczyńskim. Zachęcam, naprawdę nie Donald Tusk bierze wzór z Jarosława Gowina. My się spotkamy 13 września. Mam nadzieję, że nastąpi to również w Warszawie. Proszę bardzo, ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Agnieszka Rudzińska, Polskie Radio. Czy idąc kluczem jedynek Grzegorz Napieralski nie powinien spotkać się z Bartoszem Arłukowiczem w Szczecinie i z Joachimem Brudzińskim? Szanowni Państwo, no Grzegorz Napieralski zna Bartosza Arłukowicza, jego rodzinę od lat i nieraz mieli okazję debatować, rozmawiać, również przy piwie. Chyba, że, oczywiście, że tak, ale jeżeli... Każda debata jest dopuszczalna, moi drodzy. Czym więcej debat, tym lepiej. Jeżeli Bartosz Arłukowicz będzie o czym z nim rozmawiać, jeżeli zmienił nagle poglądy, jest przeciwnikiem in vitro, jak Jarosław Gowin, jest przeciwko rozdziałowi Kościoła od państwa, no to warto z nim rozmawiać. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Dzień dobry, Arkadiusz Wierzuk, to PN24. Do pana posła mam pytanie jeszcze o pozwy w trybie wyborczym. Czy to jest, a propos pozwu Platformy, czy to jest dobry mechanizm pana zdaniem? Czy nie jest nadużywany, czy nie będzie tak za chwilę? Że będzie pozew za pozew i będzie chodziło tylko o to, kto kogo ma przeprosić, a nie wiadomo o co chodzi. Nie, nie, od razu powiedzmy. Podobnie jak w poprzednich ordynacjach wyborczych, bo było już ich kilka, czyli nieobowiązujące jest ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, tak i w kodeksie wyborczym jest podstawa prawna do złożenia wniosku w trybie wyborczym. Za podanie informacji nieprawdziwej. I jeżeli ktoś korzysta ze swojego prawa, to nie można ani tego krytykować, ani mu zabronić. Ja rozumiem, że pan to rozpatruje pod względem politycznym. To ja chcę powiedzieć panu pod względem politycznym, ja nikogo nigdy, a już tyle lat w polityce jestem, do sądu nie podałem w żadnym trybie. Natomiast jako przykład Zbigniew Ziobro ciągle mnie podaje do sądu i ciągle przegrywa. No ale jak ma taką mentalność, to jest jego sprawa. Ja uważam, że debaty polityczne powinny toczyć się tu w parlamencie, w debacie publicznej, a nie przed sądem. Dlaczego? Że sąd ma trochę inny charakter.
Sąd orzeka tylko w ramach prawa i w ramach wykładni prawa, a debata publiczna musi mieć jeszcze to coś innego, to coś, co otwiera nowe horyzonty.